Fake newsy. Temat znany ze świata mediów, polityki, ale i codziennego doświadczenia, bo chyba każdy kiedyś doświadczył takiej sytuacji, że w gronie kilku osób trudno jest czasami ustalić, co jest prawdą, a co nie jest prawdą, co jest informacją, a co dezinformacją. Od lat się powtarza, że w szkole powinny się odbywać zajęcia dotyczące weryfikacji właśnie tych fałszywych informacji rozprzestrzenianych w mediach. No ale jak takie zajęcia przeprowadzić? Jakie skuteczne zajęcia zaproponować? Oczywiście można i warto odsyłać uczniów do coraz lepszych w Polsce platform fact-checkingowych, takich jak na przykład Demagog, Fake News czy Konkret24. Jednak jeszcze skuteczniejsze może być przeprowadzenie zajęć, podczas których to nauczyciel zostanie twórcą fake newsów. Stworzy pewien zestaw wiadomości do zweryfikowania i do uczniom czas, żeby w przeciągu kilkudziesięciu minut określili, co jest prawdą, a co nią nie jest. Ciekawe są rozstrzygnięcia, ale jeszcze ważniejsze jest uzasadnienie tych rozstrzygnięć, na jakiej podstawie uczniowie stwierdzają, że coś jest prawdą, że coś tylko udaje fakt. No więc jak przygotować taki dobry zestaw fake newsów? On przede wszystkim powinien być różnorodny, nie powinien składać się z informacji, nie wiem, obciążających jedynie te strony sceny politycznej, której na przykład nie lubimy. No nie warto tutaj wchodzić w rolę publicysty, jesteśmy nauczycielami. Po drugie, ten zestaw powinien być ambitny. Nie ma sensu sprawdzać, czy uczniowie rozpoznają pewne oczywistości. Jeżeli ich namówimy do tego, by sprawdzili, czy prawdą jest, że Bill Gates za pomocą chipów zawartych w szczepionkach dąży do depopulacji ludzkości, to prawdopodobnie wszyscy uczniowie albo większość uczniów stwierdzi, że ta informacja jest po prostu nieprawdziwa. No właśnie. Trzecia sprawa, chyba najistotniejsza. Fake newsy muszą naprawdę być fake newsami, czyli musimy być przekonani, pewni co do tego, że przedstawiamy uczniom fałszywe informacje do zweryfikowania. Ten element zajęć wymaga bardzo skrupulatnego przygotowania. Dopiero jak szykowałem sam takie zajęcia, to zdałem sobie sprawę, że nie jest łatwo stworzyć zestaw fałszywych informacji, który będzie spełniał wszystkie te kryteria, o których powiedziałem. Jeśli jednak to się uda, i jeśli uda się przeprowadzić lekcję, na której w gronie kilkudziesięciu osób odkryjemy, co jest, na jakiej podstawie możemy rozstrzygać, co jest prawdą, a co nią nie jest, no wówczas po przeprowadzeniu takiej lekcji można mieć gigantyczną satysfakcję.